Największy turniej e-sportowy w kraju po raz kolejny w katowickim Spodku. Finały Intel Extreme Masters rozpoczną się 9 lutego i potrwają przez cały weekend. Zawodnicy zagrają w odświeżoną wersję Counter-Strike'a 2 oraz w dobrze znanego StarCrafta 2. Pula nagród to 1,5 miliona dolarów. Paweł Jędrusik. Na ten weekend czekają fani gier komputerowych nie tylko z całego regionu, ale na całym świecie. Intel Extreme Masters powraca, a Katowice ponownie staną się stolicą e-sportu na świecie. Ta edycja jest rozwinięta do maksymalnych możliwości, czyli połączenie katowickiego Spodka wraz z Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W jednej części odbywają się rozgrywki gamingowe, w drugiej części ta część wystawiennicza, ta część targowa, ta część ekspozycyjna. W sumie w tych obiektach mieści się ponad 25 tysięcy osób jednorazowo. Przy tej rotacji uczestników tego przedsięwzięcia spodziewamy się około 60-70 tysięcy uczestników w ciągu tego lutowego weekendu. Rywalizacja drużyn zacznie się wcześniej, bo już 31 stycznia. Na lutowy weekend przewidziano finały. W tym roku na zwycięzców czeka pula nagród w wysokości miliona dolarów. Nowością największą zdecydowanie z punktu widzenia turnieju jest zmiana gry, czyli przejście na tego Counter-Strike'a 2. I gra, która jest legendarną, dostaje takie duże odświeżenie, taki duży refresh, który bardzo ożywia publiczność. My to widzieliśmy po sprzedaży biletów, w których każda z pól sprzedawała się poniżej 5 minut. Wstęp na Intel Extreme Masters jest płatny, a na strefę Expo darmowy.